To było ASMR w wykonaniu Sary, z tej strony Edwin i oczywiście Sara, która trzeszczała chusteczką. A wy jesteście w kolejnym odcinku, znaczy jesteście, słuchacie kolejnego odcinka Światusowych Vlogbasów. Witamy was serdecznie, drogie Światusy. O czym dzisiaj będziemy, Sara, rozmawiać? No ja tak pomyślałam, że możemy opowiedzieć o nieświętach naszego dzieciństwa. Oj, z grube rury? No, tak chronologicznie może zacznijmy, cofnijmy się w przeszłość do ducha minionych świąt, jak w opowieści wigilijnej. Tak jest, ale jest duża szansa, że jest jakaś część osób, która trafiła tutaj bardzo przypadkowo. Nie wie, kim jesteśmy i co my tu w ogóle robimy i dlaczego mówimy o świętach, których nie obchodziliśmy. W ogóle po co kolejne osoby, które mogą coś takiego gadać? No, znaczy w ogóle po co podcasty? No ludzie po prostu lubią słuchać, ale to jest inny temat. A my, no my byliśmy wychowani jako Świadkowie Jehowy i przez wiele, wiele lat to wierzyliśmy i nie obchodziliśmy świąt, ponieważ Świadkowie nie obchodzą Świąt Bożego Narodzenia. Dlaczego? Dlaczego? Warto wspomnieć. Dlatego, że po pierwsze w Biblii nie kazano obchodzić narodzin Jezusa, po drugie nie wiadomo kiedy, po trzecie najprawdopodobniej to było, nie wiem, raz mówią, że jesienią, niektórzy wiosną, whatever. I po czwarte, no same święta są pochodzenia pogańskiego. Ach, no właśnie. Czyli brzydziliśmy się wszystkim, co ma związek z fałszywym kultem. Tak, ale tak sobie... to się mówiło. Teraz myślę, że wiesz, że w sumie wszystkie tradycje są jakoś w sposób związane z pogaństwem, bo kiedyś po prostu wszyscy byli poganami. Ale jak, czy jak, ja takie pytanie zadam. Jak te osoby, co były kiedyś poganami, to one wiedziały, że są poganami? Nie. Chyba. Nie wiem, aż tak dobra nie jestem z historii. No właśnie, bo dopiero później, jak przyszło chrześcijaństwo, to się nazywano, to poganami nazywano tych, którzy nie byli chrześcijanami. No. Ale jak oni wtedy sobie żyli, to nie nazywali się poganami. Hej, my jesteśmy poganie. Nie, my jesteśmy Słowianie, my jesteśmy Wikingowie. Ciekawe. Nie myślałam nad tym. Ja też nie, dopiero teraz zaczęłam myśleć. No właśnie, więc czy poganie wiedzieli, że są poganami i w związku z tym chrześcijanie nimi gardzą? Nie wiem. Dobra, wróćmy może do początku, czyli tego nieobchodzenia świąt przez Świadków Jehowy. Powiedzieliśmy, że o powodach, dlaczego Świadkowie nie obchodzą, bo Jezus się nie urodził w grudniu 24, nie zna, tam 5, nie zna się daty narodzin Jezusa, a Świadkowie jeszcze do tego dokładają, że przecież zwierzęta wypasały się na pastwiskach, a tam był wtedy śnieg, spadał, więc nie mógł być to grudzień, bo kiedyś był inny klimat i tak dalej, prawda? No podobno. No właśnie. No właśnie, no to jak to, wiemy, że nie obchodziliśmy. Więc cały ten okres wyglądał na pewno inaczej niż wasz, jeśli też nie jesteście świadkami, bo no nie mogliśmy brać udziału w różnych tych wydarzeniach w szkole i tak dalej. Ja na przykład zacznę może od choinki. A podobno jak mieszkaliśmy jeszcze z moją babcią, to był któryś jakiś rok, kiedy jeszcze choinka była ubrana. Ja miałam wtedy, nie wiem, 2-3 latka. No i jak to dziecko byłam tym zafascynowana i potem już choinki nie było, bo było na mnie zły wpływ. I to nie koniec tej historii. No ja wiem, że nie koniec, bo to jest historia, którą słyszałem, która powiedziała, że nie opowiesz, a ja powiedziałam opowiedz, bo to będzie taka wojenna historia. Czyli się decydujesz na opowiedzenie. No opowiedziałam, ale to nie koniec, bo bombki takie szklane były pochowane w tekturowych takich pudełkach gdzieś tam u babci w szafie i czasem tam zaglądałam i sobie na nie patrzyłam. I one były takie piękne bombki. A co w nich było pięknego? No ładne, kolorowe były i błyszczące. Mnie nigdy nie fascynowały, chociaż jak z tobą tak rozmawiałem w ostatnich latach na ten temat, zwłaszcza w tym okresie przedświątecznym, no to mi zwróciłaś uwagę na to, że po prostu właśnie jest szaro, jest buro. Tego potrzebujemy takich światełek, takich dekoracji, żeby sobie ten czas jakoś umilić. No i na przykład pamiętam, jak odwiedziłam moją koleżankę Magdę, przyjaciółkę w sumie, jakoś właśnie w grudniu i ona miała taką choinkę dużą w domu z pięknymi bombkami i to było pierwsze moje takie bliskie spotkanie z choinką i tak
nie wiedziałam trochę, jak je zachować, bo strasznie mi się to podobało i tak patrzyłam na tę choinkę, ale też nie mogłam za bardzo, wiesz, powiedzieć, ale masz super choinkę, no bo przecież to jest choinka i Jehowie się nie podoba i będzie smutny. W ogóle dlaczego mi się to podoba? Mhm. No mi się podobało. No właśnie, warto zwrócić jeszcze jedną uwagę. Nie, warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, czyli tak można powiedzieć, że obchodzenie świąt to jest coś, jeżeli Świadek Jehowy by coś takiego robił, to zostanie wykluczony. Mhm. I to najczęściej nie jest tak, że jakiś Świadek Jehowy sobie tam obchodzi święta, bo chce. Często ktoś zaczyna odpływać, staje się takim letnim świadkiem i na przykład zaczyna obchodzić święta, bo czas z rodziną spędza. Zwłaszcza jeśli jest rodzina ze świata, która obchodzi. Ze świata, czyli ta, która nie jest świadkami Jehowy. Tak, lub gdy samemu się miało jakieś wcześniej kontakty. Na przykład tak jak moi rodzice byli wychowani jako w religii katolickiej, więc w domu się na przykład, nie wiem, obchodziło Wigilię kiedyś. Więc łatwo do tego wrócić. A na przykład, tak jak ty wspomniałeś już we wcześniejszym, tym pierwszym podcaście, pewnie gdybym ja nie miała takiego presji na to, to byśmy nic nie robili, nie? No w ogóle tak, pamiętasz, jak pierwszy raz w 2017 to w ogóle się wściekałeś, że żadna Wigilia? Tak, wściekałem się, ale to dzisiaj o tym nie będziemy rozmawiać, bo to będzie po prostu w innym odcinku, kiedy będziemy mówić o tym, jak zaczęliśmy obchodzić święta i dlaczego. Ja tu bym się pochyliła minutę ciszy na tym, jak skutecznie nauczyła mnie organizacja manipulować moim mężem. Myślę, że to też nie dziś. To za kilka dni. Natomiast tak, tylko niech to wybrzmi, że po prostu za obchodzenie świąt się wyklucza, a święta jako nasze, jako dzieci, nieobchodzone. Nieobchodzone. Same święta, czy też ten taki okres w szkole? Czy chyba, że szkołę może później? Presja, otoczenia, Mikołajki, to może później. Czy może same święta, ten okres trzech dni, tak? A nie wiem, czy to tak, bo wiesz, głupawka się zaczynała dużo wcześniej. No, to prawda. Ja byłam w szkole muzycznej, więc wiadomo, zawsze były jakieś jasełka. Wszyscy śpiewali kolędy, były też na instrumentach grane. W ogóle to był z mojej perspektywy to był piękny czas, bo to było naprawdę wszystko ładnie śpiewane i grane. Naprawdę to było przyjemne. Ja się tam tym brzydziłem. No ja wiedziałam, że się powinnam brzydzić, ale widać, byłam od samego początku skazana na... No właśnie, tak jak to opowiadasz, to mam wrażenie, że ty już po prostu byłaś... Ty już byłaś odstępcą, zanim zostałaś Świadkiem Jehowy. Świątecznym odstępcą. No może, ale wiesz co, wyrzuty sumienia miałam prawdziwe. Ale jednocześnie, jak na przykład tam... Pamiętam taką lekcję, że każdy mógł podejść, znaczy wystąpić i zaśpiewać ulubioną kolędę. I no wiesz, to była szkoła, że na przykład taka Ola zaśpiewała Lula i że Jezuniu. I ona tak to pięknie zaśpiewała, naprawdę pięknie. Aż się popłakałaś. Nie, no trochę tak, ale też żałowałam, że ja nie mogę śpiewać. No i co powinnaś zrobić? Wyjść i zaśpiewać jakąś pieśń. Powinnam, ale uważałam, że te nasze pieśni nie są takie ładne. O proszę. No. Żadna by się też nie nadawała i w ogóle bardziej mi się podobały te, wiesz, Cicha noc albo Przybierzeli do Betlejem. W ogóle o kolędach też będziemy gadać, to ci potem pokażę moje ulubione aranżacje na przykład. Tak, bo ja mam swoje ulubione aranżacje kolęd. No, a mnie to po prostu nadal denerwuje. Ale to tak, to nie dzisiaj. Ja pamiętam to, że ten okres przedświąteczny i samych świąt to był dla mnie szczególnie trudny, ponieważ jako dziecko spotykałem się z presją, że jestem inny. Ponieważ na przykład na plastyce dzieci malowały choinkę. No tak. No kompromis, no to ja malowałem zimowy pejzaż, albo no malowałem bałwanka. No i wszystkie dzieci wtedy, ale dlaczego Edwin maluje coś innego? No też się zastanawiam, co ten nauczyciel sobie wtedy myślał, jak ja mówię, ale ja nie będę malował choinki. No, malowałem drzewka bez bombek, tak, namalowałem. To samo robiłam. Z tym, że właśnie tutaj ja nie jestem tak straumatyzowana, bo raz, że ogólnie u nas były trzy osoby, które nie chodziły na religię. I chociaż oni obchodzili święta, to mam wrażenie, że ludzie byli bardziej otwarci przez to, że to właśnie było, może przez to, że to była szkoła muzyczna i trochę był ten, nie wiem jak to powiedzieć. No, że ten ciężar to się rozłożyło na więcej osób. No. Ale wiesz, ja na przykład też było tak. Jak sobie malowałem, no to tam nikt nie patrzył na to. No bo ja sobie coś tam pomalowałem, ewentualnie w momencie, kiedy była ta prezentacja tych rysunków, malunków.
Natomiast też się zawsze grało kolędy na dzwonkach, na flecie, na instrumentach różnych i wtedy no też nie mogłem zagrać. No tak. I wtedy jesteś przed całą klasą, ty wszyscy patrzą na ciebie, słuchają ciebie i znowu, a dlaczego Edwin nie gra tej kolędy? I wiesz, i tak z perspektywy, teraz tak sobie myślę, że nie każdy sobie z tego zdaje sprawę, bo z perspektywy takich kolegów, no to znowu jakiś tam dziwak, nauczyciel pomyślał sobie coś tam, no dobra, no niech się nauczy, bo dla nauczyciela to nie jest aż tak istotne, co to ja tam sobie zagram, chociaż po prostu wyskakuje mu z jakąś tam z dziwnym problemem. A co wtedy grałeś na przykład? Jakąś pieśń. A. Jakąś pieśń po prostu ze śpiewnika Świadków Jehowy. Ale wiesz, za tym wszystkim kryło się znacznie więcej, ponieważ wtedy w domu odbywały się rozmowy. I na przykład mój tata nie był Świadkiem Jehowy, mama była, dziadek. I wtedy odbywały się naciski takie, no bo łatwiej komuś powiedzieć, hej, musisz być neutralny, nie możesz zagrać kolędy, niż być w tej sytuacji, kiedy wszyscy na ciebie patrzą. I wtedy ta presja, oczywiście ja sam sobie też to narzucałem, więc nie mówię, że to mnie rodzice, a szczególnie mama naciskała i mówiła, że tak masz postąpić. Natomiast za tym się wiąże też wiele rozmów w domu. Mówisz rodzicom, że hej, no są święta i nie chcę iść do szkoły. Dlaczego? Bo grają kolędy, a ja nie będę grał kolęd. Ty musisz dać świadectwo Jehowie. Ty musisz pokazać, że jesteśmy inni i tak dalej. Wiele takiego typu rozmów się odbywa. No i czułem ogromną presję, że muszę coś zrobić innego, a ze mnie się będą śmiać. No tak. Więc to nie było tak, że po prostu siadasz, zagrasz coś innego. Z tym się wiązało, wiesz, więcej przedsięwzięć takich w domu, planowania, rozmów czasem z osobami spoza domowników, spoza rodziny, na przykład ze zboru. Czasem, wiesz, ktoś się pytał, a co się z tobą dzieje, jesteś taki smutny, a bo są święta, trudno mi do szkoły pójść i zagrać na przykład taką pieśń. No i wtedy ktoś ci mówi, że no powinieneś dać świadectwo Jehowie, powinieneś pokazać, że to i tamto. No. I wtedy jest to dosyć trudne. No jest. Znaczy wyobrażam sobie, że jest. Dlatego na przykład... Tak nie miałaś? Nie, wiesz, no właśnie dlatego, że to była szkoła muzyczna, to nikt od nas nie wymagał na muzyce śpiewania i grania czegokolwiek, bo i tak mieliśmy codziennie lekcje instrumentu. Więc lekcje te muzyki jakby ze szkoły podstawowej to były totalnie luz, nie? No właśnie, bo to tak w sumie tylko tyczyło się lekcji muzyki, lekcji plastyki. No na plastyce no to malowałam te pejzaże zimowe oczywiście. Ale tak, z tego powodu na przykład jak Majka jeszcze nie obchodziliśmy świąt, to pamiętam, że prawie cały grudzień nie puszczałam, żeby jej nie narażać na demoniczne wpływy tego świata. No tak, świata. Ale jak do przedszkola chodziła, nie jak do szkoły. No tak, bo to jakieś rysowanie. Ale też sobie pomyślałam, o czym pomyślałam i uciekła mi myśl. Ale to było związane właśnie, że na przykład często to pokolenie poprzednie, na przykład nasi rodzice czy inni świadkowie, oni zostali świadkami jako osoby dorosłe. I jednak wydaje mi się, że taka presja w zakładzie pracy, no chyba, że pracujesz w zakładzie bombek, to jest co innego niż w szkole. I łatwo o tym zapomnieć, że to dla takiego dziecka, bo samemu się tego nie przeżyło, że to jest trudne. A to jest ciekawe, bo tak rzeczywiście znam bardzo mało świadków Jehowy, którzy byli jako dzieci świadkami Jehowy w szkole. Tak jak mówisz, że oni zostawali świadkami w latach 90., to byli tacy neofici i wiesz, dla nich nie istniało bycie w szkole świadkiem Jehowy. Tak, i potem wiesz, porodziły się dzieci, no my oraz wszyscy nasi tam znajomi dawni, i nagle jesteś puszczony na głęboką wodę i organizacja ładnie ci pisze, co masz robić i wszyscy na tobie wywierają presję i to ma być takie. Wszyscy tak robimy. Ale jednak co innego jest w szkole, w pracy na przykład zignorować to, że ci leci Maria Carey All I Want for Christmas, a co innego jest, jak ci każą zaśpiewać coś na ocenę przed wszystkimi. No i wiesz co, tak sobie teraz zdałem sprawę, że
przynajmniej w Polsce, to my byliśmy pierwszym pokoleniem, które tego doświadczyło. No, znaczy wiadomo, że... No były jakieś wyjątki, ale na tak dużą skalę, bo to ten przyrost świadków Jehowy właśnie był w latach 90., kiedy my i na przełomie 90., 2000., kiedy dlatego teraz dużo osób podchodzi, bo wiesz, są jakieś, wiadomo, że to nie są, to są jakieś tam ranki dzieciństwa, nie? No, mniejsze lub większe i masz swoje dzieci i chcesz im tego oszczędzić, więc troszkę odchodzisz tak może delikatnie to wpływa, nie? Tutaj jeszcze pomyślałam o sobie o tym, że w ogóle to jest kwestia dyskusyjna, na przykład, że jestem w grupie, nasze dzieci nie chodzą na religię i tam jest wiele osób, które nie mają żadnej religii, ateistów i im na przykład bardzo niektórym przeszkadza to, że na przykład jest omawiana kolęda, że chcieliby żyć w państwie, w którym byłoby totalnie świeckie. Ja mam trochę takie mieszane odczucia względem tym, bo trochę sobie nie umiem tego wyobrazić. Może by dałoby radę tak zrobić. Ale z drugiej strony przy tym, jak zrobiono ze świąt Bożego Narodzenia takie w tej naszej kulturze zachodniej takie masowe wydarzenie, tak totalnie się od tego odciąć wydaje mi się trudne. I albo, ja mam przynajmniej takie wrażenie, albo można przyjąć, że to jest rodzaj jakiejś tam naszej kultury, tradycji i nie przyjmować tego jak taki świadek, który, o Boże, to mnie kala, tylko ej, no to jest po prostu piosenka, którą śpiewano sobie co roku od 3 wieków na przykład, nie? No być może. Być może to... Znaczy, na pewno nie jest to możliwe, żeby to odłączyć. Za dużo kasy przynosi. No tak. Muzyczka leci, ponieważ będziemy zbliżać się do końca. A nie wyczerpaliśmy tematu. Nie wyczerpaliśmy tematu, ale jeszcze mamy dużo czasu na nagrania. No dobra, to będziemy dalej kontynuować dzieciństwo, tak? Tak. Tak, będziemy dalej się babrać w tych wspomnieniach. No, wielokrotnie będziemy wracać do wspomnień z naszego dzieciństwa, do tego jak w przedszkolu i tak dalej, bo tak to ten odcinek byłby bardzo długi. Bardzo długi, a w ogóle jak co robiłeś w domu, gdy była Wigilia? Co u was w domu robiono? O. Ja mam ciekawy żart. To może już jutro o tym jutro opowiemy. Jutro opowiem żart. Nieśmieszny. No. O tym jak dostawaliśmy prezenty i których nie dostawaliśmy. Albo jak na przykład w przedszkolu pamiętam taką sytuację, że wziąłem udział w Mikołajkach. No, ale to już jutro może. Dobra? No. Dajcie znać, drogi światusy, czy podobają wam się takie odcinki, czy lubicie nas słuchać. No, mamy nadzieję, że macie YouTube Premium, to wtedy sobie w tle gdzieś to leci, a wy tam przygotowujecie barsz, pierogi, czy cokolwiek innego. Chyba, że słuchacie tego na początku grudnia, tak jak to opublikowaliśmy, to nie wiem, to robicie sobie obiad albo kolację. No nieważne. Dobra. Do zobaczenia. Do zobaczenia, do usłyszenia. To taki nawyk. O, na razie, cześć.